sensu. Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Rudzko, miasta i gminy Jasień, powoli rozpoczniemy. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do rozprawy odnośnie obwodnicy, wykorzystując to, że Państwo tu jesteście, chcemy się podzielić również dwoma innymi projektami. Pierwszy to dotyczy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Brody Rudzko-Jasień oraz dużego projektu w zakresie aglomeracji. Ja poproszę tu Panią Iwonę też, żeby z nami tu usiadła. Zapraszam Pani Iwonę. Woli Pani tam? Pod ścianą? Proszę Pani Iwonę. Jest miejsce. Zapraszam. Proszę Państwa, powoli rozpoczynamy tą wstępną. Następnie po tej części oddam głos dla Pana Dyrektora Jana Ryzanisza, który będzie prowadził dalszą część spotkania. I w tym miejscu chciałbym przywitać jeszcze raz Pana Jana Ryzanicza, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Witam Panią bardzo serdecznie. Panią Agnieszkę Nowak, również z dyrekcji. Witamy Panią Agnieszkę. Pana Michała Mielewicza, również. Oraz Pana Jarosława Kołowiczaka, Naczelnika Oceny Oddziaływania na Środowisko. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie witam miasto Fols w osobach Pana Wiceburmistrza Sena Zyberta z małżonką. Witam Pana Burmistrza miasta Jasień, Pana Józefa Palucha. Panie Burmistrzu, z Brodów. Pana Przewodniczącego Rady, może tak po kolei, przepraszam, że będę się kowalczka. Pana Andrzeja Tomiałowicza oraz wszystkich radnych miasta i gminy Rudzko oraz Jasień. Widziałem już tu Pana Janusza Dudojcza, gospodarza tego obiektu i nie wiem, gdzie Pan Janusz jest, ale Przewodniczący Rady Powiatu, serdecznie Pana Janusza też witamy. Proszę Państwa, Zarządu Dróg Wojewódzkich gości z nami witam Panią Dyrektor, Panią Ewę Starą, zastępcę Dyrektora do Spraw Technicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jest z nami Pan Krzysztof Kosik oraz Pani Dorota Kosy, tak? Przepraszam, Pani Dorota. No i tutaj, proszę Państwa, Państwo, którzy przygotowali raport firmy Alhider, witam Pana Witolda Olsztyńskiego, przepraszam, witam Panią Magdalenę Pepaj i witam Pana, który jest głównym autorem raportu, Pana Janyszka, przepraszam. No i witam wszystkie te osoby, których nie przywitałem. Witam media, czyli naszą telewizję lubuską. Witam Panią Ewę Żylińską z magazynu Lubskiego i Pana Bagińskiego. No i wszystkie pozostałe osoby. Proszę Państwa, tematy, o których będziemy mówić, są bardzo istotne i bardzo ważne dla nas. W związku z tym, żeby nie przedłużać, pozwolę sobie przejść do tematów związanych z ścieżką rowerową. O czymś zapomniałem, Panie Dyrektorze, chyba nie, tak? Nie, Panu przypomnę, na razie jedziemy dalej. Tak? Tak. Dobrze. No, tak. Poproszę Pana Sebastiana. Proszę Państwa, pozdrawiam Panią Dyrektorę. Proszę Państwa, ścieżka rowerowa jest to jeden z trudniejszych projektów, który realizujemy w ramach RWT Polska Brandenburgia. Tutaj wspólnie z miastem Forst, gminą Brody, miastem Jasień postanowiliśmy się wpisać w projekt Euroregionu Skrewany Sabów i zrealizować projekt wzdłuż drogi wojewódzkiej. Tutaj mamy tą trasę, można zaobserwować, część ścieżki w Brodach do Forsty została wybudowana, zadanie w Forście zostało zrealizowane, natomiast trzy gminy postanowiły zrealizować. Jak Państwo zauważyliście, na razie mamy wycięte drzewa i stoimy przed drugim etapem rozstrzygnięcia przetargu. Tu chciałem tylko symbolicznie pokazać, zakładamy, że zostanie wyłoniony wykonawca realizacji ścieżki rowerowej.
O tyle to jest trudne, że to jest zadanie realizowane w pasie drogi wojewódzkiej. Są trzy gminy, każdego obligują przepisy i rzadko takie projekty wspólnie są realizowane. W pierwszym etapie był wspólny przetarg, teraz będą prawdopodobnie trzy komisje do technicznej strony, żeby każda z gmin mogła się osobno rozliczać. Mam nadzieję, że w październiku, jak Państwo wiecie, powinno być zakończenie realizacji, można już wtedy prawie że przejechać rowerem. Myślę, że to będzie głównie w listopadzie i grudniu rozliczenie projektu. Zobaczymy, jakiego wykonawcę uda nam się to uzyskać. Chciałem zaznaczyć, żebyście Państwo zobaczyli tutaj ten odcinek, bo dużo pytań jest. W tym miejscu my nie budujemy ścieżki rowerowej w mieście, ponieważ no, ten projekt byśmy jeszcze bardzo długo w fazie projektowej mieli, ponieważ chodzimy tutaj cały system dróg wojewódzkich, powiatowych i różnych trudności technicznych. W związku z tym ta ścieżka jest budowana od Brodów i tutaj wchodzimy przed CPN-em. Następnie na zalew Karaś, tu się rozjeżdżamy w różne miejsca miasta i później z miasta wyjazd do Jasienia i kończymy tutaj przed wiaduktem, praktycznie tam, gdzie ma być zakończony, budowany drugi etap obwodnicy. Wartość projektu, tutaj Państwo jak zauważyliście, to mamy praktycznie ta wartość jest około 7 milionów, to jest wartości w euro podane. Poszczególne gminy, ile muszą wyłożyć na ten projekt i praktycznie wkład nasz jest 85%, dofinansowanie 85%, wkład 15%. Myślę, że tu mamy harmonogram kolejnej budowy. Ja pozwolę sobie to skrócić, ponieważ nie mamy za bardzo czasu na ten temat rozmawiania. Może tutaj jeszcze długość jest około 15 km, zauważyłem tam. Przejdziemy, proszę Państwa, do drugiego projektu ważnego w ramach aglomeracji. Wykorzystuję dlatego Państwa, ponieważ ten projekt jest bardzo trudny. Jest to jedno z większych zadań. Bardzo istotnie wpływa na budżet naszego miasta i gminy. Robimy znowu to jako aglomeracja Lubsko-Jasień, bo dochodzi wieś Budzieków. I proszę Państwa, dużo spraw związanych z tym projektem będzie dotyczyło naszych mieszkańców. Nie będziemy o wszystkich mówić, ale część Pani Iwona, kierownik, która odpowiada za jednostkę realizującą projekt, przedstawi Państwu. Ja tak króciutko tylko o tym projekcie. To jeden z największych projektów, właściwie jeszcze gmina takiego wielkiego projektu nie realizowała. Przejdziemy tylko do właściwego slajdu. Gmina Rudzko, może już zacznę. Gmina Rudzko, projekt się nazywa, tytuł projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Rudzko. Jest to kanalizacja w aglomeracji Rudzko. Jest to 6 miejscowości. W ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko złożyliśmy wniosek w listopadzie 2009 roku, chociaż prace nad projektem zaczęły się praktycznie 3 lata już wcześniej. Między listopadem a majem 2010 roku dokonano oceny naszego projektu. Byliśmy 5. projektem w Polsce i następnie w sierpniu 2010 roku zaczęła się już realizacja projektu po podpisaniu umowy. Na początku 2011 roku rozstrzygnęliśmy w sumie już do połowy 2011 roku 7 kontraktów, które w ramach tym dwie na usługi w ramach tego projektu i skanalizowanych, jak mówiłam, będzie 6 miejscowości. Miasto Lubsko, Górzyn, Pluto, Małowice, Stara Woda, Białków i Budzieków w gminie Rudzko, ponieważ projekt też obejmuje tą jedną miejscowość z gminy Jasie. Jest to takie kółko, że tak powiem, które się zamyka, jeżeli chodzi o kanalizację. Efektem tej inwestycji będzie budowa około 48 km kanalizacji. Będzie zmodernizowanych około 6 km już istniejącej kanalizacji, ale to już w samym mieście Rudzko, także tam kilkanaście ulic będzie
przeprowadzona będzie renowacja tej kanalizacji metodą bezwykopową bądź wykopową. Jak już Państwo może widzieli, takie samochody duże już stały i filmowały tą sieć w środku. I również modernizujemy oczyszczalnię naszą ścieków. Będzie to głównie ta część osadowa oczyszczalni ścieków zmodernizowana. Beneficjent jest zobowiązany, to jest najważniejszy warunek, jaki musimy spełnić, a więc ten efekt ekologiczny. Do końca 14, a zrealizować musimy do końca, do połowy 2013 roku cały projekt i później mamy jeszcze rok czasu na podłączenie mieszkańców. I tak, jeżeli dzisiaj mamy podłączonych około 9700 mieszkańców, to w konsekwencji chcemy, żeby było podłączonych 16 przeszło tysięcy. Jeżeli dzisiaj mamy 43 km sieci kanalizacyjnej, to po wybudowaniu będziemy mieć około 91 km sieci. I tak jak mówiłam, najważniejszym efektem, za który Unia nas, że tak powiem, rozliczy, będzie podłączenie około 6800 mieszkańców do tej kanalizacji. I to musi się stać do połowy 2014, przynajmniej na razie są takie założenia. W ramach tego projektu mamy dofinansowanie, jak już mówiłam, z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności i 50% mamy dofinansowania, a połowę musimy dać jako gmina. Będą pieniądze to z pożyczek, no i pieniądze własne gminy Lubsko. Około 21 milionów i fundusz i my musimy na to dać. Także dla gminy Lubsko jest to bardzo duży wydatek, a musimy sobie z tym poradzić. Wymaganiem tego funduszu jest, żeby projekt realizowała jednostka realizująca projekt. I w ramach struktur Urzędu Miejskiej jest powołana taka jednostka realizująca projekt. Szefem tej jednostki jest pan burmistrz Lubska Bogdan Wakalaś jako pełnomocnik do spraw realizacji projektu. Zastępcą i jednocześnie kierownikiem jednostki jestem ja i jest jeszcze kilka osób, które w urzędzie są częściowo oddelegowani plus na pełne etat zajmują się pracą w tej jednostce. Także to są osoby, które, że tak powiem, zajmują się zarządzaniem, realizacją tego projektu i później jej rozliczeniem. Owszem, jeszcze w ramach tego mamy inżyniera kontraktu, który tą częścią techniczną i organizacyjną też zarządza projektem, jako taki główny inspektor nadzoru. Także tutaj mamy pomoc, mamy również pomoc techniczną w ramach projektu. Znajdujemy się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 3 na drugim piętrze. Jak Państwo mieli jakieś pytania, to bardzo proszę. Mamy również stronę internetową www.kanalizacjalubsko.pl, na której są wszystkie bieżące informacje na temat tego projektu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, za chwilę będziemy przechodzić dalej. No proszę wybaczyć potknięcia, bo jesteśmy pierwszy raz w takiej roli, że musimy tak ważne sprawy omawiać. Zresztą postępowanie wszyscy będziemy, mam nadzieję, się dzisiaj uczyć. Pan dyrektor nas prowadzi kanony administracyjne. Ja tylko chciałem pokazać, jakie skutki mamy. Nie dlatego, że są stare domy, ale tych domów jest bardzo dużo, które są pęknięcia. Pani dyrektor wie, ile tam uwag różnych, które trafiają. Chciałem pokazać, jak bardzo ważna obwodnica jest dla miasta Lubsko, pokazujące w różnych miejscach. I jest naprawdę bardzo dużo, natomiast ten rok nam pokazał coś bardzo wyjątkowego. Tutaj mamy sytuację. Ilość awarii, które mieliśmy na sieciach wodno-kanalizacyjnych, była ogromna w Lubsku. Zresztą Państwo zauważyliście, jak często była woda wyłączana, jak często była ruda woda. Po prostu to tężenie ruchu, który jest, ja też tu zaznaczę, mówiliśmy, bo zostało ograniczone przez ten nowogród transporty duże. One przez Lubsko wprost na głównie na Żary plus na Kronopol. Ta instalacja nie wytrzymuje takiego obciążenia. Także mieliśmy średnio w dużych mrozach 17 awarii dziennie. To jest naprawdę takiej sytuacji, to była wyjątkowa sytuacja. Zaznaczę, że to wszystko wpływa na koszty, na niszczenie całej infrastruktury też drogowej, niekoniecznie naszych dróg, ale również powiatowych. Ja tu dziękuję, poproszę pana dyrektora Jana Rydzalicza,
przekażę mikrofon, nie wiem, czy pan na dyrektor, na stojącą, na siedzącą. Panie dyrektorze, przekazuję tą część najważniejszą i jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które się interesują tematem budowy obwodnicy. Ja w którymś momencie powiedziałem, że traktuję to jako swoją porażkę, że przez tyle lat się nie udało, ale chodzi o to, że te procedury, które są wynikające z tytułu nowej ustawy o ochronie środowiska, pan dyrektor mi mówi, jakie problemy przeżywa codziennie, tak naprawdę nas interesuje skuteczność. Kiedy nam się uda po prostu wyprowadzić duży transport poza miasto, żeby po prostu móc załatwić całą masę spraw związanych z parkowaniem, uporządkowaniem i przekształceniem dróg, czyli one by zmieniły kategoryzację wojewódzkie, część by wyszła na powiatowe, na gminne. My byśmy byli z tego zadowoleni, wtedy byśmy mówili o komatach. Jak państwo wiecie, również ronda, które daliśmy do oceny, były na stronie internetowej, to też nam blokuje. Dopóki nie rozwiążemy problemu drugiego etapu obwodnicy, do tych tematów nie będziemy po prostu podchodzić, bo nie ma sensu. Pan Jan Rudzanicz, dyrektor regionalnego przedsiębiorstwa. Dziękuję. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Dziękuję panie burmistrzu za umożliwienie odbycia dzisiejszej rozprawy dotyczącej obwodnicy miasta Lubska. Bardzo się cieszę, że tylu z państwa jest zainteresowany. To jest budujący widok. Patrzę na te napisy i myślę, że dzisiejsza rozprawa administracyjna da nam odpowiedź na to, na co państwo czekacie. Tak się składa, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska działa na rynku administracyjnym od 3 lat. Pan Bogdan Bakalar, burmistrz, mówił, że zmieniło się prawo. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Mamy Naturę 2000. Naszą rolą jako regionalnej dyrekcji, moim jako organu, bo jestem organem dotyczącym ochrony środowiska, jest znaleźć najlepsze rozwiązanie dla każdej inwestycji w województwie lubuskim. Dlatego też po to przyjechaliśmy dzisiaj do Lubuska, żeby przed ostatecznym rozstrzygnięciem wysłuchać państwa uwag i spostrzeżeń. Proszę pamiętać i chcę to wyraźnie podkreślić, że Regionalna Dyrekcja, jedna z 16 w kraju, takich jak ja, nie są po to, żeby cokolwiek blokować, żeby cokolwiek utrudniać. Jesteśmy po to, żeby wypracowywać najlepsze rozwiązania dla ochrony środowiska, dla ludzi, bo my jesteśmy częścią tego środowiska, ale również bierzemy pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, finansowe i rozwiązania techniczne. Jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy żyją w tym województwie. Mamy dbać o to województwo, żeby ono się rozwijało, ale harmonijnie. Nie sztuką zniszczyć, budując coś. A nie da się wybudować czegoś nie niszcząc. Dlatego tak to trwa. Nie będę omawiał historii obwodnicy, jak to się stało, bo my ją mamy na tapecie chyba z półtora roku, bo ona trafiła po tereny zamknięte i tak dalej. Państwa historia nie interesuje. Po tym plakacie widzę, że trzeba się brać do budowania, a nie do gadania. I dlatego dzisiejszą rozprawą administracyjną chcemy tę sprawę ostatecznie już rozwiązać i podjąć ostateczną decyzję. Decyzja środowiskowa, bo to jest ważne, to jest pierwszy element i pierwszy dokument administracyjny, który rozwiązuje problemy środowiskowe i pozwala w przyszłości inwestorowi chodzić dalej. Dlatego to trwa i zmieniły się pewne uwarunkowania, bo mamy naturę. Ale też chciałbym, żebyście wyszli dzisiaj jako mieszkańcy Lubuska z przeświadczeniem, że natura nie jest tym, gdzie się nie da żyć i nie da się nic zrobić. Bo często się naturą mieszkańców inwestorów straszy. Natura jest po to zrobiona, żeby pokazać, jakie tereny są cenne. Ale nie wszystko, co na tym terenie jest chronione. Natura nie ma żadnych obwarowań, nie ma żadnych zakazów, nakazów. Po prostu robimy ocenę, albo jej szkodzimy, albo nie szkodzimy. Albo wchodzimy z inwestycją, albo nie wchodzimy. Dlatego była cała procedura tutaj dotycząca raportu, a organem do wydania tej decyzji środowiskowej jest właśnie regionalny dyrektor. I szanowni państwo, jest właśnie sztuką i kompromisem, żebyśmy wypracowali najlepsze rozwiązania dla państwa. Nie musicie przyglądać moich współpracowników, jaka jest ważna dla was obwodnica Lubuska.
bo ja tu żyję w tym regionie, mnóstwo lat pracuję w administracji i wiem, jakie to jest ważne. Ale muszę jako regionalny dyrektor stać na straży przepisów i znaleźć najlepsze rozwiązanie, które nie będzie budzić ani państwu, ani przyszłości inwestorowi. Bo to jest sztuką. Decyzja środowiskowa jest kompromisem i mądrością między środowiskiem a tymi, co będą inwestować. I taka jest nasza rola w tym środowisku i tak należy nas spostrzegać. My do każdej sprawy podchodzimy bardzo rozważnie, analizujemy wszystkie uwarunkowania, ale nie podejmujemy decyzji wcześniej, dopóki nie mamy pewnego rozpoznania terenu i przebiegu trasy, jak to będzie wyglądać. Przebieg będzie następujący dzisiejszego spotkania. Inwestor, to jest zarząd wojewódzki, ja tylko imieniu wojewódzki zarząd ruch, pozwolę, znaczy poproszę, by państwo przedstawili tutaj w ogóle koncepcję i warianty, bo ja jestem od oceny sytuacji środowiskowo-przyrodniczej. Natomiast nie jestem inwestorem. Proszę wyraźnie to zrozumieć. I stoję, jestem obojętny do pewnych rzeczy i stoję bezstronnie na straży przestrzegania prawa i mądrości rozstrzygania pewnych decyzji środowiskowych. Później poproszę państwa o uwagi do tego, do tych zgłoszonych rzeczy i bym bardzo prosił, bo dość daleko jesteśmy od siebie, oddaleni, co mi utrudni to prowadzenie, bo nie lubię, przyznam się sami, że siedzicie państwo na górze i mam nadzieję, że to dzisiejsze posadowienie was będzie również do tego prowadzić, że będziemy wszyscy na górze siedzieć po tej rozprawie. I dlatego życzę sobie, żebyśmy dzisiaj tu rozmawiali, szanowni państwo, spokojnie, bez nerwów, bez obrażania się. Musimy znaleźć rozwiązanie, jeszcze raz powtarzam, musimy znaleźć mądre, rozsądne rozwiązanie, dlatego na co państwo oczekujecie. I proszę zrozumieć, że nie ma stron wygranych, przegranych, wszyscy mają być pośrodku racji. A naszą mądrością będzie wypracowanie dobrej decyzji dla Lubuska i dla regionu lubuskiego. Także ja poproszę teraz inwestora, panią dyrektor, panią Westaruk o przedstawienie koncepcji, rozwiązań i później będę prosił państwa o zgłaszanie uwag. Dzisiaj nie rozstrzygniemy tych uwag, które tu rozbierzemy. Robotą naszą jest dzisiaj zadaniem wysłuchać państwa uwag, wszystko przeanalizować i znaleźć takie rozwiązanie, które będzie dla obu stron zadowalające. Jeszcze trwa cała procedura zgłaszania uwag, chyba jak to pamiętam, do 13 marca. Do 23 marca wszyscy macie państwo powykładane dokumenty, informacja była wszędzie podana. Wypracowanie decyzji środowiskowej do rozwiązania nie mogą być tajemnicą. Jest to robione w otwartej kurtynie dla dobra wszystkich. Także bardzo proszę zarządzić o przedstawienie koncepcji obwodnicy. Witam państwa serdecznie. Jest mi bardzo miło znaleźć się w Lubsku. Lubsko jest dla zarządu dróg wojewódzkich ważne z tego powodu, że zakończyliśmy tylko pierwszy etap obwodnicy. I czekamy niestety już piąty rok na to, żeby rozpocząć kolejny etap, który w efekcie rozwiąże ten problem komunikacyjny miasta Lubska i ludzi Kopa. Ja tylko powiem w skrócie, że przez ten czas od wybudowania pierwszego etapu zrobiliśmy sporo. My zrobiliśmy dwa podejścia do uzyskania decyzji środowiskowej zgody. Pierwsze podejście było opracowywane w oparciu o koncepcję wykonaną jeszcze w latach 90. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych w Jankowskach. No i niestety te koncepcje, te warianty, które były zawarte w tamtym opracowaniu, niestety nie uzyskały pozytywnych opinii. Stąd musieliśmy zrobić nową koncepcję, nowe warianty. I w tej chwili jesteśmy już na tym końcowym etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej zgody według nowych wariantów. To opracowanie, które w tej chwili jest oceniane, zostało wykonane przez pracownię projektową firma Arkibrok z Poznania. Ja w tej chwili oddała głos panu inżynierowi, który w szczegółach opowiedziałby państwu na temat tego, jak wyglądają zaproponowane warianty, które są pełne teraz w tej chwili do oceny. Proszę bardzo, pan inżynier Witold Wojciech. Dzień dobry państwu. Chciałbym przedstawić może aspekty techniczne, ekonomiczne i środowiskowe, które warunkowały taki, a nie inny przebieg obwodnicy.
pierwszy, wariant drugi, wariant trzeci. W wyniku do realizacji z tych trzech historycznych wariantów do realizacji wybrano przed obwodnicy w wariancie trzecim, z którego zrealizowano w roku 2007 była zakończona budowa fragment etapie pierwszym. Taki wybór tego rozwiązania w wariancie trzecim powodował odrzucenie obejścia po stronie południowej, gdyż wykonanie fragmentu po stronie północnej uniemożliwiało przejście po stronie południowej ludzkiej. Całkowita długość obwodnicy w obu wariantach wynosi 8,7 km, całkowicie znajduje się po stronie północnej. To co do tej pory zostało. Etap pierwszy, który już został zrealizowany, koszt tego tej inwestycji wynosił ponad 26 milionów i był zrealizowany w ramach funduszu Interreg 3A. To jest drugi etap, który jest planowany, koszt szacowany jest na niecałe 50 milionów złotych. Długość etapu drugiego wynosi 3,8 km. To, co jest zrealizowane, to jest niecałe 5 km. Jeszcze raz zaznaczony jest podział na etapy. To, co zostało już do tej pory zrealizowane i to, co jest planowane. Aktualny poziom natężenia ruchu, który występuje na drodze 289-287, to jest rząd wielkości 6 tysięcy pojazdów na dobę, w tym pojazdy ciężkie, które szczególnie przyczyniają się do zniszczeń nawierzchni w centrum miasta i mają negatywny wpływ na budynki, to jest około 300 pojazdów na dobę. 300 kierowców przejeżdża dziennie przez centrum ludzkie. Ta mapka jeszcze pokazuje, jak istotne jest dokończenie budowy obwodnicy, ze względu na to, że pierwszy etap przy takim układzie komunikacyjnym miasta rozwiązuje naprawdę niewiele problemów komunikacyjnych. Większość kierowców, którzy jadą z kierunku Zasie, w kierunku Jasienia, nie korzysta z tej obwodnicy ze względu na zbyt duże nadłużenie trasy przejazdu i nadal cały ruch właściwie pomimo tego wybudowania pierwszego etapu nadal jest skierowany do centrum miasta. Musimy robić takie pomiary natężenia ruchu w godzinach szczytu komunikacyjnego. Większość ruchu, 95% znajduje się nadal w centrum miasta, nie na tym etapie. Dopiero domknięcie tej obwodnicy spowoduje wyprowadzenie pojazdów z centrum miasta. To jest tabelka, która pokazuje, jaka jest prognoza ruchu na kolejne lata, jak ten ruch będzie rosnął. Widzimy, że to jest jeszcze rok 2011, bo z tego roku mieliśmy pełną daną. W ciągu 10 lat ten ruch wzrośnie o kolejne 2000 pojazdów na dobę. Głównym problemem komunikacyjnym w centrum miasta jest to wąska zabudowa. Jest na szerokości 7 metrów, tak duży ruch, duże natężenie ruchu powodujące w godzinach szczytu, jak tutaj widać na tej pierwszej fotografii, zatory komunikacyjne. W dalszej części prezentacji chcielibyśmy się skupić już tylko na tym etapie drugim, który jest dla nas w tej chwili najważniejszy, ten, który należy zrealizować. Tutaj chcielibyśmy. Tutaj podzieliliśmy cały proces inwestycyjny na to, co już zostało wykonane i co jeszcze czeka inwestora do wykonania. Znaczy, pierwotnie była opracowana koncepcja programowa, która zakładała te trzy obejścia, dwa po stronie północnej, jedno po stronie południowej. Dla wybranego rozwiązania został
został wykonany projekt budowlany i wykonawczy, zostało wtedy wydane pozwolenie na budowę oraz została opracowana dokumentacja przetargowa. Po podzieleniu tej całej inwestycji na dwa etapy i po zmianie przepisów, które wymogły na inwestorze konieczność uzyskania decyzji środowiskowej, opracowaliśmy kartę informacyjną, która ma umożliwić Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wydanie decyzji środowiskowej, która umożliwi wykonanie następnych etapów projektowania obwodnicy. Czyli po uzyskaniu decyzji środowiskowej, w trakcie wykonywania, uzyskiwania tej decyzji powstał raport oddziaływania na środowisko, który został narzucony nam do wykonania przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji. Myśmy ten raport opracowali. W tym raporcie wykazane są wszystkie negatywne skutki budowy obwodnicy dla środowiska. Zaproponowanych tam jest 5 wariantów, które później omówię. Każdy wariant został osobno przeanalizowany, jaki jest jego wpływ na środowisko. Oprócz tego zostały zrobione badania ruchowe, badania ekonomiczne i taka całość informacji zawarta w tym raporcie jest podstawą do tego, żeby wydać decyzję dla wybranego wariantu. Czyli po uzyskaniu tej decyzji środowiskowej będzie uzyskane zamienne pozwolenie na budowę. Będzie musiała być zaktualizowana dokumentacja przetargowa i będzie można ogłosić przetarg na roboty budowlane. W raporcie oddziaływania na środowisko uwzględniliśmy pierwotnie 3 warianty obejścia Lubska w drugim etapie. Warunkowane one były w zrealizowanym już pierwszym fragmentem obwodnicy. Wariant pierwszy, drugi i wariant trzeci, który został dodany. Wariant pierwszy jest to naturalna kontynuacja tej pierwotnej dokumentacji, która kiedyś została opracowana. Wariant drugi przebiegał całościowo bliżej miasta i pierwotnie on przebiegał po tym śladzie. Ze względu na to, że w tym miejscu znajduje się rondo kończące pierwszy etap budowy obwodnicy, musieliśmy wariant drugi podjąć i podprowadzić pod to rondo, żeby nadal była ciągłość. Nie było możliwości przejścia tutaj tą ulicą i poprowadzenia go dalej. Ze względu w tej chwili na występującą tutaj zabudowę mieszkaniową i konieczność ewentualnych wyburzeń, czego nie chcieliśmy i nie braliśmy tego pod uwagę. Dodatkowo powstał wariant trzeci, omijający wspomnę miejsce, tutaj jest przecięcie właśnie z tym obszarem środowiskowym, jest to miejsce konfliktowe i chcieliśmy ominąć całkowicie ten obszar, proponując obwodnicę troszkę w dalszym przebiegu tutaj wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej i następnie omijającej ten cały obszar i miejsce końcowe jest takie same dla wszystkich wariantów. W wyniku uzgodnień tego raportu i tych wariantów Regionalnej Dyrekcji oraz przede wszystkim z ekologami doprojektowaliśmy kolejne 2 warianty, to jest wariant 4 i wariant 4a. Wariant, praktycznie omijają one w całości obszar natury, obszar Łęgu, w miejscu, w którym była kolizja przy wariancie pierwszym i drugim, natomiast kolidują w innym obszarze, tego samego obszaru węglowego. Dla każdego z tych wariantów, które zaproponowali, zostały zrobione kosztorysy inwestorskie oraz analizy ekonomiczne, które miały pokazać inwestorowi, czy jest możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach np. Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Tutaj mamy taki
wskaźnik EIRL, który określa ekonomiczną opłacalność danej inwestycji, gdzie bierzemy z jednej strony koszty inwestycji, a z drugiej korzyści społeczne wynikające z oszczędności eksploatacji pojazdów, czasu przejazdu, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kosztów zanieczyszczenia środowiska. I dla wariantu trzeciego, czyli najbardziej oddalonego, który najbardziej omijał Lubsko, wskaźnik ten wynosi 1,18. Taką graniczną wartością wskaźnika, aby móc uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej, to jest wartość 6%. Czyli widzimy, że i dla wariantu 4, i dla wariantu 4a oraz wariantu trzeciego, czy inwestor nie miałby możliwości uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej, a realizacja tak drogiej inwestycji z budżetu własnego przecież jest niemożliwa. Na takie, co wpływa na takie wyniki obliczeń, to przede wszystkim główną daną to jest natężenie ruchu. I obwodnica, która przejmuje ruch z centrum miasta, dzisiaj mówią natężenie, które w mieście jest granica 6000 pojazdów na dobę, im dalej będzie odsunięta obwodnica od centrum miasta, tym to przyjęcie ruchu będzie mniejsze. I stąd biorą się mniejsze oszczędności, czyli im dalej mamy wariant odsunięty, jest większe nadłużenie trasy i możemy uzyskać taki efekt jak do tego pierwszego etapu, gdzie kierowcy nadal będą jechać przez centrum miasta, ponieważ za dużo kilometrów musieli nadkładać. Mieliśmy też tu wykonane takie obliczenia, które mówią, że w przypadku wariantu pierwszego i drugiego ten stopień przejęcia ruchu przez obwodnicę tych 6000 pojazdów to będzie szacujemy na około 5000 będzie wyprowadzonych na obwodnicę, czyli zostanie w mieście z dzisiejszych 6 około 1000 pojazdów. I następnie przy wariancie 4-4A to wyprowadzenie będzie około 3500 pojazdów. Przy wariancie trzecim ono będzie niecałe 3000 pojazdów wynosiło. Czyli problem komunikacyjny najlepiej rozwiąże wariant pierwszy i drugi. Tu widzimy, że ich opłacalność ekonomiczna jest podobna. Koszty inwestycyjne są również zbliżone do siebie. To jest też krótkie podsumowanie, omówienie tych wariantów, że wariant pierwszy, ten preferowany, posiada najkrótszą trasę, największych nakładów finansowych wymaga rozwiązania trzecie. Przejazd wariantem trzecim powodował wydłużenie trasy przejazdu ponad 2 km w stosunku do wariantu pierwszego. I stąd to jest to mniejsze obłożenie też ruchem wariantu trzeciego. Budowa inwestycji w wariancie 3, 4, 4a to nie ma tego uzasadnienia ekonomicznego, ponieważ ta wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji jest poniżej 6%. Jedynie wariant pierwszy i drugi to posiadają opłacalność ekonomiczną. Rozważamy zasadność budowy estakad w wariancie 3, 4 i 4a, ponieważ to są te przebieg obwodnicy w tych wariantach znajduje się na terenach, które wymagają zapewnienia udrożnienia w czasie powodzi wód zalewowych. I w przypadku wariantu trzeciego, który znajduje się na terenach zalewowych, aby móc tam zapewnić w czasie powodzi swobodny przepływ wody, tam była konieczność budowy estakady, która miała około 800 metrów długości. Mamy dla wariantu trzeciego zachodzi konieczność wykonania estakady ze względu na tereny zalewowe rzeki Lubrzy i kanału. Dla wariantu czwartego A. Szanowni Państwo, warianty zostały przedstawione. Może dwa zdania, dlaczego się wariantuje inwestycje. Szuka się najlepszego rozwiązania dla tych wszystkich uwarunkowań środowiskowych, ekonomicznych i gospodarczych. Tym bardziej, że jak to był inwestor przedstawił, inwestycja ma być wspomagana ze środków Unii Europejskiej. Oprócz tego, że korzystamy z środków Unii Europejskiej, też również mamy prawa, obowiązki pewne do wykonania. Dlatego celem naszym jest
poszukanie takiego rozwiązania, które będzie najbardziej rozsądne. A wariantowanie pokazujemy dlatego, że jeżeli mamy obszar Natury 2000, o czym mówiłem w swoim początkowym wystąpieniu, to nie jest taki diabeł straszny, jak się mówi, że natura ludziom przeszkadza. Szuka się najlepszych rozwiązań i wariantuje się po to, żeby zrobić jak najmniejszy uszczerbek w środowisku. To samo jak Państwo analizujecie w domu pewne decyzje, pewne uwarunkowania gospodarcze. Tak samo tu szukamy tego rozwiązania, które będzie najbardziej korzystne. Jeśli nie ma takiego rozwiązania, to w naturze też można wykonać inwestycje celu publicznego. A obwodnica Lubuska jest inwestycją celu publicznego, bo taki będzie miała charakter. To wtedy się pokazuje wszystkie rozwiązania, które nie mogą być zrealizowane. Wybiera się to, które przechodzi przez naturę w najmniejszym stopniu jej doswierając i wprowadza się tak zwaną kompensację przyrodniczą. Czyli to, co się utraciło, trzeba skompensować. Tak to wygląda, mówię o tym mechanizmie dlatego. Dlatego te rozwiązania, które są dyskutowane, po to są nam potrzebne, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania. I nie jest prawdą, że regionalny dyrektor coś narzuca. Które ma być? Regionalny dyrektor analizuje wszystkie warianty, wszystkie rozwiązania i później wskazuje się ten, który jest najbardziej optymalny. Bo trzeba wszystko brać pod uwagę. Dlatego zapraszam Państwa do dyskusji na temat przedstawionych materiałów. Proszę mówić śmiało, zgłaszać uwagi, proszę Państwa, spostrzeżenia. Być może o czymś nie wiemy. Dlatego się robi spotkania otwarte, dlatego się dyskutuje, podaje się do publicznej wiadomości, żeby jak najwięcej posiąść informacji, te, które pozwolą trudne problemy rozwiązać. To jest właśnie dlatego potrzebne. I my jako urzędnicy, bo my jesteśmy urzędnikami państwowymi, słuchamy jednej, drugiej, trzeciej strony. Taka jest nasza rola. Nie negujemy wizji ekologów, nie negujemy nikogo. I wtedy rozstrzygamy. Ale ostateczną decyzję co do decyzji środowiskowej podejmuje regionalny dyrektor. Ten, który przed nami stoi. I dlatego z Państwem chciałem się spotkać, żeby wysłuchać wszystkie argumenty. Proszę śmiało zabierać głos, mówić co Państwo sądzicie o pewnych uwarunkowaniach, może macie jeszcze głębszą wiedzę, której my nie posiadamy. My to wszystko przeanalizujemy i postaramy się podjąć racjonalną decyzję. Bardzo zapraszam do dyskusji. Proszę się nie obawiać. Tam na górze jest pan Marcin Wiczewski z mikrofonem. Kto z Państwa proszę rękę, pan Marcin podejdzie. Ja tylko chciałem pana Mikołajczyka od nas Państwa przywitać. Przepraszam, bo nam się schował kolega. Pozdrawiamy, ponieważ właśnie no to Państwo są właścicielami, zarządzają tym terenem, który jest dla nas bardzo istotny i o którym mówimy. Proszę się przedstawić, ja o zabierać, bo ja właśnie tak daleko nawet nie widzę Państwa, dlatego jest mi trudno, bo lepiej by nam było bliżej, bardziej sympatycznie by mieli. Proszę bardzo. Nazywam się Krzysztof Czerniawski. Jestem prezesem Stowarzyszenia Forum Samorządowego Miasta i Gminy Lubsko. Proszę Państwa, my jako stowarzyszenie właściwie przedwczoraj podjęliśmy taką decyzję i wystąpiliśmy do pana dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska z wnioskiem o dopuszczenie naszej organizacji, stowarzyszenia do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia, o którym tutaj rozmawiamy. Uważamy, że powinniśmy też jako stowarzyszenie, myślę, że wsparcie uzyskamy też od innych stowarzyszeń mieszkańców Lubuska w tej sprawie. Liczymy na to, że tą stroną będziemy. Poza tym to jest rzeczywiście taka sprawa dla miasta Lubuska, mieszkańców Lubuska bardzo, no chyba najważniejsza. Ja żyję w tym mieście też już 50 lat i powiem, że mam to nieszczęście chyba, że żyję w newralgicznym miejscu, gdzie te kilka tysięcy, czy to powiedzmy 6 tysięcy, chyba przejeżdża przez to miasto, bo mieszkam na ulicy Przemysłowej. Ten ruch jednak odbywa się głównie na trasie Zasieki Głupim Żaby, prawda? On tutaj przebiega w sposób zdecydowany. I to, co się dzieje dzisiaj, jest już coraz trudniejsze dla
dla nas, dla mieszkańców, taki kaset tirów, które autentycznie przejeżdża przez miasto, powodują ogromne straty. Ja mieszkam w starym budynku, wyremontowanym i no niestety cały czas mam problemy z tym, że ten budynek mi siada, pęka i każdy, który mieszka na tych ciągach komunikacyjnych górnych, o tym dokładnie wie. Większość z nas nie występuje odszkodowania do użytkowników, do właścicieli tych dróg, a nie wiem, czy czasami trzeba było zacząć żądać odszkodowań za te pęknięcia, bo jest to problem coraz trudniejszy. My jako stowarzyszenie wybieramy ten wariant pierwszy, tak jak inwestor, ponieważ uważamy, że to jest najkorzystniejsze dla nas. Poza tym rzeczywiście ochrona środowiska jest bardzo ważna i na to trzeba zwrócić uwagę, na jakie są przepisy i uwarunkowania, ale myślę, że też bardzo ważne jest coś, co się nazywa dobro człowieka i nas, mieszkańców, społeczeństwa, bo nie może być ponad życie i zdrowie człowieka stawiamy problem tylko jednego czy drugiego kwiatka. Powiem tak, ja lubię przyrodę i lubię kwiaty, ale też chcę zdrowo żyć. W tym znaczeniu również, że chcę oddychać zdrowo, a moje dzieci i państwa, i nasze, i my wszyscy no, mamy z tym coraz większy problem. Dlatego liczę na to, że my jako stowarzyszenie zostaniemy dopuszczeni jako strona do tego tematu omawianego dzisiaj i będziemy mieli możliwość przedstawiania również naszych reakcji ku temu, żeby ta obwodnica się wreszcie, ta druga część pojawiła. Tak jeszcze refleksja już nie starszego człowieka, powiem tak, że dawno, dawno temu, kiedy w latach 70. chodziłem do szkoły, to kiedy poszliśmy na spotkanie z przewodniczącym Rady Narodowej, wtedy się to nazywało, to stanowisko, to nam mówił wtedy, to już było 40 lat temu, mówił nam o wspaniałej wizji miasta Lubska, o wspaniałej oczyszczalni, którą wybudowaliśmy, ale również i wtedy mówiono nam o wspaniałej obwodnicy tego miasta. Minęło 40 lat, dobrze, że mamy pół, ale tak jak tu pan inżynier powiedział, ten pół nic nie daje, dopóki nie będzie całości. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Cecylia Wojciechowska, mieszkam w Lubsku od lat 15. Zacznę tak jak pan Czerniawski, bo i problem dotyczy mnie również. Mieszkam na nieszczęście w centrum, bo wszystkie parterowe mieszkania domu, który został budowany w 1900 roku, popękały. Państwo, ja nie bardzo mogę zrozumieć, na czym polega problem? Ja tu słyszę o wariantach 8, wariantów jest 5 czy 4. Pan dyrektor od natury tutaj deklaruje też pełne zrozumienie i jakby otwartość na problemy, które się pojawiają. A rozwiązania dalej nie ma. 5 lat czekamy na coś, co powinno być dla nas skończone. Łacińska sentencja mówi korona opus, finish korona opus. Kres wieńczy dzieło. A myśmy stanęli w połowie drogi. To nawet śmiesznie wygląda, jak ja tak patrzę na ten plan. Jakaś ślepa uliczka się przy rondzie pojawiła. Jak będzie stała jeszcze pewnie długo? Bo ja nie widzę. To znaczy, po co my dzisiaj tutaj robimy? Jakaś niby dobra wola wszystkich stron. Ale mnie to trochę przypomina wiejskie powiedzenie, że pan prawda mi księdza, to się wykłada. Pan księdza, a nam jeden zresztą księdza. I wszyscy jakby chcą, żeby było dobrze. Tylko ja nie wiem, że coś z tego wyniknie, bo boję się, że my się po prostu rozstaniemy dzisiaj, że państwo przeczytacie te wszystkie skądina słuszne apele, że wysłuchacie nas, ale to się niczym nie skończy. Ja takie mam przeświadczenie. I tak niestety z takim pesymistycznym akcentem chcę to moje króciutkie wystąpienie zakończyć. Dziękuję pani bardzo. Wie państwo, powiem tak, że jakby taki pesymizm nas ogarniał, to byśmy się z państwem nie spotykali, podjęlibyśmy dawno decyzję. Proszę zrozumieć, że w ostatnim czasie mówiłem, że my jesteśmy 3 lata na rynku administracyjnym. Zmieniły się przepisy. Proszę nie mieć pretensji do nas.
jako do urzędników, którzy to muszą rozstrzygnąć. Nie chcemy to rozstrzygnąć, jak najszybciej to rozstrzygnąć. I ja tu nie widzę złej woli. Musieliśmy w ogóle po drodze, po wejściu do Unii Europejskiej, wiele rzeczy dostosować do prawa unijnego. I niestety to, co my robimy, to jest to przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju prawodawstwa Unii Europejskiej. I dlatego ta ustawa nawet dopuściła to, że takie rozprawy, jak dzisiaj chcemy z Państwem rozmawiać. My poszukujemy rozwiązania. Ja tu po to przyjechałem ze swoim zespołem, żeby to rozwiązanie jak najszybciej znaleźć. Proszę mi wierzyć, że to jest cel nadrzędny, na który byśmy przyjechali. Natomiast musimy znaleźć to wariantowanie, co było pokazane. Mógłbym tak powiedzieć brutalnie. Inne uwarunkowania nie będziemy brać pod uwagę, tylko to, co jest w środowisku. Właśnie wszystko analizujemy, żeby później inwestor, który wejdzie z budową obwodnicy, nie miał problemu. Bo historia w Polsce zna, że budowa została przerwana, została zatrzymana przez Komisję Europejską, przez urzędników, zostało wstrzymane finansowanie. Decyzja środowiskowa jest gwarantem dla inwestora, że może spokojnie, ze względu środowiskowy wchodzić i inwestycje realizować. I sztuką jest znaleźć takie rozwiązanie, żeby później nie trzeba było przerywać robót. Mieliście Państwo rozpudę, żeście doskonale obserwowali, co się stało, ile było półczucznych słów i co się stało. Nie dało się rozpudy zrobić w takich uwarunkowaniach, jak co niektórzy chcieli. Dlatego musimy znaleźć dobre rozwiązanie. Ja jestem przekonany, że my to rozwiązanie środowiskowe na pewno znajdziemy. Bo po to tu przyjechałem, żeby się z Państwem spotkać. Mnie interesuje jeszcze jedna rzecz jako regionalnego dyrektora. Wszystkie uwarunkowania będę brał pod uwagę, każdy ten głos. Co przemawia za wariantem pierwszym, oprócz uzasadnienia gospodarczego? Dlaczego wariant pierwszy wchodzi najmniej kolizyjnie do obszarów Natura 2000? To na te pytania musimy znaleźć odpowiedź przed wydaniem ostatecznej decyzji środowiskowej. Do 23 marca mamy czas na zebranie tej informacji. I to na przeanalizowanie. I na pewno to się stanie. Także proszę jeszcze chwilę wyczekać i nie obwiniajmy się tym oceniem, bo naprawdę nie jest nasza wina. Ja się zajmowałem przez 20 lat czym innym, a teraz realizuję to i ogarnia mnie duży rozsądek w podejmowaniu decyzji. Ja nie jestem ekologiem, jestem rozsądnym urzędnikiem. Proszę bardzo o pytanie. Jestem radnym miejskim w gminie Lusko. Panie dyrektorze, odpowiedź taka osoba, że to samo. Pan mówi, żeby nie mieć pretensji do państwa jako urzędnika. A do kogo mamy mieć pretensji? Do kogo? Ja wiem, do tych, którzy podejmują decyzje. Szanowny panie dyrektorze, ja jestem na takim spotkaniu odnośnie tej obwodnicy już kolejny raz. To, co dzisiaj się tu dzieje, to wszystko, co się tu usłyszeli, ja to słyszałem 4 lat temu. Też się mówiło o przyjęciu jakichś pewnych wariantów, jakiegoś wariantu. Myśmy już wtedy mówili dokładnie, że wariant pierwszy jest najbardziej rozsądnym wariantem, który najmniej ingeruje w Naturę 2000. Ja wtedy na tym spotkaniu powiedziałem, czy my mieszkańcy gminy, a szczególnie mieszkańcy też Białkowa, nie są częścią tej Natury 2000, czy 2010, czy 2050? Ci ludzie na przykład czekają na drogę i na warunki, normalne warunki życia ponad 50 lat, a to, żeby im zabezpieczyć taki komfort bytu w tej wsi, to jest też między innymi ta obwodnica. Nie tylko ona dotyczy samego miasta Lubsko, ale wręcz gminy. I dzisiaj najpierw był problem z ekologami, później jest wybranie wariantu, później jest wybranie, nie wiem, jakichś pieniędzy znalezienia i tak dalej, i tak dalej. Ja na przykład dzisiaj na tym spotkaniu nie widzę nikogo z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie też mógłby nam odpowiedzieć, jeżeli pan podejmie decyzję w przeciągu najbliższego miesiąca, znajdą się pieniądze w najbliższym czasie, żeby tą obwodnicę ruszyć. Bo ja powtarzam, że ta obwodnica, tak jak pani powiedziała, jak się patrzy na zdjęcie, to jest taki most, który budowany do połowy. Jedzie się i nie wiadomo, dokąd się jedzie. I trudno się dziwić, że mamy dzisiaj wiele pretensji o to. Mamy pretensje dlatego, że wracamy do punktu wyjścia z lat 90. Czyli Państwo zwróćcie uwagę, że wariant pierwszy to jest właśnie ten wariant, który już był podjęty w latach 90. Czyli wtedy już jak ktoś myślał o obwodnicy Lubska, podjął właśnie taką decyzję, że to będzie najlepsze rozwiązanie. I od tych lat 90. dziś mija już ponad 15 czy prawie 20 lat, gdzie jeszcze decyzji w dalszym ciągu nie podjęto. I co mamy dalej zrobić? Ja tylko, że zastanawiam się na jedną rzecz, panie dyrektorze. Jeżeli pan dzisiaj wyjdzie stąd przekonany, że wariant pierwszy jest wariantem najlepszym i podejmie pan taką decyzję, to jeszcze jak długo Lubsko, czyli gmina Lubsko będzie czekać na budowanie tej obwodnicy?
To naprawdę jest od Pana zależne. Pana decyzja tylko zrobi to, że wreszcie może jakiś tam pierwszy kroczek nastąpi. Mam taką nadzieję. Tylko też boli mnie fakt i tracę tą nadzieję, bo uważam, że przy tych wszystkich zmianach, jakie się dzieją, to braknie znowu pieniędzy, bo tak, środki unijne zero. LTO praktycznie zero, bo zostały pieniądze już prawie że połknięte. I tak się zastanawiam, skąd te pieniądze się wezmą. I z kim się następnym razem spotkamy i jakie będzie tłumaczenie, że znowu ta obwodnica nie ruszyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo. Nazywam się Józef Radzion, jestem radnym powiatowym i chciałbym zająć głos tutaj w tej starej obwodnicy. I cieszę się, że pan dyrektor wspomniał o zrównoważonym rozwoju ekonomicznym, przyrodniczym terenów, na których mieszkamy. I nieodzownym elementem rozwoju każdej jednostki samorządowej jest to, że posiada dobrze rozwinięty przemysł. Mamy strefę przemysłową i w obrębie tej obwodnicy, którą ta obwodnica ma przebiegać, znajduje się ta strefa. I brak drugiej części obwodnicy jakby blokuje osadowienie się na tej strefie jakichś instytutów, zakładów przemysłowych. A zakłady przemysłowe to rozwój naszej gminy, miejsca pracy dla ludzi, ale przede wszystkim też i to, co najważniejsze, ludzie mają dochody, a z dochodów są podatki, rozwój też i naszego samorządu. Chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że zrównoważony rozwój nie może być oczywiście blokowany przez jakieś inicjatywy takie, które mogą być rozwiązane. Wracamy do pierwszego etapu obwodnicy. Po tych materiałach, które dzisiaj oglądaliśmy, można jednoznacznie stwierdzić, że ten pierwszy etap przebiegu obwodnicy przez tą strefę Natura 2000 jest najwłaściwszy. Wizualnie można powiedzieć, że przebiega przez najwyższą część tego parku. Natomiast każdy z nas podziwia przyrodę, korzysta z tej przyrody i myślę, że to rozwiązanie, które znajdziemy, będzie dla dobra całej naszej społeczności tutaj lokalnej i myślę, że ta decyzja będzie dla nas kluczową decyzją, która pozwoli rozwijać się naszej gminie w dalszej perspektywie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu. Proszę bardzo. Dzień dobry, Dariusz Udeń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku. Panie dyrektorze, o tym, żeby jak najszybciej podjąć decyzję o wariancie i dalszej budowie obwodnicy, również można sugerować, że powstanie ścieżki rowerowej, która będzie przebiegać od Jasienia do Brodów, ale w Lubsku będzie, nie będzie tej ścieżki, rowerzyści będą poruszać się po ulicy. Więc zniesienie nawężenia ruchu na pewno spowoduje bezpieczeństwo i myślę, że też to jest warte życia na drogach. Dziękuję bardzo. Będzie pan zainteresował. Później troszeczkę bardziej ku wschodowi znajduje się Lubski Łęcz Mierzycowy, a jeszcze bardziej ku wschodowi kompleks zbiorników retencyjnych, które zapewniają bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dla miasta. Jak się jeździ po mieście, nie ulega żadnej wątpliwości, że to miasto leży na wodzie, że zagrożenie powodzią jest tutaj duże, a więc kwestia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego jest na pewno bardzo istotna. Po drugie, myślę, że w ogóle nie trzeba argumentować, że w Państwa żywotnym interesie leży wyprowadzenie ciężkiego transportu z wnętrza miasta. W związku z tym obwodnica musi zostać zbudowana. Tutaj, korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałem jeszcze tak pokrótce nakreślić kwestię tego, jak wygląda wariantowanie z punktu widzenia przyrodników. Ta skomplikowana mapa, którą tu Państwo widzicie, to jest pięć wariantów przebiegających przez obszar Lubskiego Węgla Śnieżycowego, który jest zaznaczony taką czerwoną kratką. To jest ostoja sieci Natura 2000. Wariant pierwszy, ten fioletowy, istnieje rzeczywiście w jednym z najwęższych miejsc, ale niestety tak się składa nieszczęśliwie, że również w miejscu, w którym jest dość dużo cennych elementów przyrodniczych. Nawiązując do argumentu, który
wypadku tej sali, że oczywiście wszyscy kochamy kwiatki, ale kwiatki nie mogą być ważniejsze od ludzi, ja się z tym argumentem zgadzam, ale my tutaj nie o tym rozmawiamy, tylko o tym, że musimy realizować prawo, a to prawo w postaci ustawy o ochronie przyrody nakłada na nas konkretne obowiązki. W tym przypadku musieliśmy rozważyć, czy można przeprowadzić tą naszą obwodnicę przez istniejący obszar sieci Natura 2000. To jest możliwe w trzech przypadkach, znaczy przy spełnieniu trzech przesłanek. Po pierwsze, ta obwodnica, znaczy w ogóle każda inwestycja, którą pan dyrektor mógłby dopuścić na obszarze sieci Natura 2000, musi realizować nadrzędny interes społeczny. No, sądzę, że nie podlega żadnej dyskusji, że ta przesłanka jest spełniona. Ciężkie wiry jeżdżące przez zabytkowe miasteczko po wąskich uliczkach, pod którymi leży, jak sądzę, nie zupełnie nowoczesna infrastruktura kanalizacyjna, wodociągowa i tak dalej. To jest, w ogóle nie trzeba tego dalej argumentować. Po drugie, musi być spełniona taka przesłanka, że nie mogą istnieć warianty alternatywne. W tym przypadku dla dwóch wariantów, które tną na Naturę 2000, to znaczy pierwszego i drugiego, fioletowy i żółty, istnieją trzy warianty alternatywne położone bardziej ku wschodowi. Ale niestety one nie mogą być zrealizowane z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta, bo każdy z tych wariantów oznaczałby albo naruszenie istniejących już zbiorników retencyjnych, które zresztą nie tak dawno za ciężkie pieniądze zostały wybudowane, więc byłoby to czyste marnotrawstwo, ale przede wszystkim one przestałyby spełniać swoją rolę. Albo też wymagałoby tworzenia estakad, które stanowiłyby blokady na Lubrzy i na jej kanałach, co również mogłoby prowadzić do zwiększenia fali powodziowej. A więc druga przesłanka, brak wariantów alternatywnych jest spełniona, bo trzy warianty wschodnie nie mogą być wybudowane ze względu na bezpieczeństwo. Musi istnieć jeszcze, czy musi być spełniona jeszcze przesłanka trzecia. Otóż zniszczeniu, potencjalnemu zniszczeniu w obrębie sieci Natura 2000 nie może podlegać tak zwane siedlisko ani gatunek priorytetowy. To są takie konkretne siedliska i konkretne gatunki, które Unia Europejska chce bardzo starannie na całym swoim terytorium chronić i wtedy nie można lokować inwestycji, ale w naszym przypadku szczęśliwie tak nie jest. Tutaj ten obszar, który podlegałby zniszczeniu, to jest łęk wiązowo-jesionowy, zresztą bardzo ładny kawałek lasu, ale nie jest to siedlisko priorytetowe, w związku z czym przeprowadzenie inwestycji w tym miejscu przez naturę nie jest wykluczone. Tym samym spełnione są wymogi nakładane na nas w artykule 34 ustawy o ochronie przyrody, to znaczy można tą inwestycję zlokalizować w obrębie sieci Natura 2000 pod jednym warunkiem, że w miejsce zniszczonego kawałka chronionych siedlisk zrobi się nowe, to znaczy wykona się działania, które się nazywają kompensacją przyrodniczą i które polegają na tym, że w miejscu, że zamiast zniszczonego przez nas kawałka lasu sadzimy nowy kawałek lasu i pielęgnujemy tak, żeby on jak najszybciej zastąpił nam tamten stary. No i tutaj w tym przypadku takie działania kompensacyjne zostały zaproponowane w porozumieniu z władzami gminy. Została wyznaczona taka działka, którą możecie Państwo tam na tej mapce oglądać w postaci takiego fioletowego paska wybiegającego trochę w górę w prawo od tej zamalowanej strefy. To są wilgotne mury położone na wschód od istniejącego tego mokrego zbiornika retencyjnego i w przypadku, gdy zapadła taka decyzja, że będziemy realizować wariant pierwszy lub drugi, w tamtym miejscu mogą zostać wykonane kompensacyjne nasadzenia, które zastąpią nam utracone łęki wiązowe się. Dziękuję. Czy wymagane według tego prawa? I to właśnie dzisiaj się w tym raporcie dokonało. I to będzie podstawą do podjęcia ostatecznej właśnie decyzji. To, co Pan tutaj przedstawił. Bo tak jest właśnie cel tych wszystkich rozwiązań, które są, o których mówię. I dlatego trzeba wszystkie rozwiązania znaleźć, żeby później było zarzutu, że nie ma innego rozwiązania. Nawet siedlisko priorytetowe, jakby to było, to przy nadrzędnym interesie społecznym też można wykonać inwestycję, a trzeba mieć zgodę Komisji Europejskiej. A to już jest bardzo daleka droga, a my takiej, tu może, nie mamy takiej potrzeby, że musimy tę zgodę otrzymywać. Proszę bardzo. Macie Państwo uwagi, pytania? 10 lat
i znam uwarunkowania komunikacyjne tego miasta od wielu lat, narastające problemy związane z natężeniem ciężkiego ruchu. Szanowni Państwo, kiedy był wyrysowywany pierwszy projekt wariantu pierwszego przebiegu obwodnicy Lubska w latach 90. po rozpoczętej transformacji, grono poważnych ludzi z udziałem ówczesnych przyrodników, a głównie leśników, Generalnej Dyrekcji i Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Publicznych dyskutowało, zastanawiało się, to nie jest wariant, który został wrysowany tak sobie przez kogoś, tylko bardzo głęboko przemyślany. Zastanawialiśmy się nad uwarunkowaniami komunikacyjnymi miasta w tamtym czasie i w przyszłości, w interesie jego mieszkańców, jak również w interesie ochrony przyrody, która na tym terenie się znajduje. I stąd taki przebieg obwodnicy w wariancie pierwszym został wrysowany i jak dzisiaj oceniamy po 16 latach, bodajże 17 od stworzenia tego projektu, jak Państwo widzicie ten wyrys i słuchamy opinii projektantów, dochodzimy wspólnie do wniosku, że jest to przebieg, ten wariant najładniejszy, najlogiczniejszy i najbardziej sprzyjający naszemu miastu. Ten wariant również zakładał w momencie projektowania uwarunkowania związane z zagrożeniem przeciwpowodziowym miasta Lubska. Wtedy jeszcze zbiornika, nie zbiorników, tylko zbiornika retencyjnego w Lubsku nie było. On był rozważany w kontekście wybudowania tego zbiornika i funkcjonowania obwodnicy. Z jednej strony bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a z drugiej strony bezpieczeństwo komunikacyjne tego miasta. Zbudowany został pierwszy etap prawie 5-kilometrowy obwodnicy Lubska, który mieszkańcy znają i mam nadzieję, że mieszkańcy sobie ten odcinek bardzo cenią, tylko szkoda, że nie jest dokończony. Żyje i pracuje w bezpośredniej bliskości obwodnicy tego pierwszego etapu. Jestem również przyrodnikiem, jestem ekologiem z wykształcenia i z pracy i z zamiłowania, ale ekologiem czy przyrodnikiem rozsądnym. Obserwuję, co się dzieje przy tym pierwszym etapie. Jadąc tutaj na dzisiejsze spotkanie, w najbliższym otoczeniu, w bezpośredniej bliskości obwodnicy, naliczyłem 96 saren, których nie odstrasza żaden ruch samochodowy. Jest udokumentowane stanowisko Dunawit Polskiego w najbliższym otoczeniu obwodnicy tuż przy oczyszczalni ścieków. Nie odstrasza ich ten ruch, który tam odbywa się. Jest zlokalizowane stanowisko bobra, aczkolwiek piękne zwierzę i szkodliwe, ale w najbliższym otoczeniu obwodnicy, dosłownie 10 metrów od obwodnicy, bóg sobie przepięknie żeruje. Pojawił się nad tym obszarem pierwszego etapu obwodnicy również orzeł bielik. To są wszystko przykłady, które wskazują, że nie zawsze racjonalnie wykonana inwestycja drogowa musi to środowisko zniszczyć, zakłócić. Kwestia, jak ona zostanie wykonana, jak zostanie w przyszłości utrzymana. Szanowni Państwo, dużo się mówi w tych dyskusjach społecznych, które się odbywają w naszym mieście, o ludziach, o przyrodzie, o konieczności ochrony przyrody. Dużo się mówi, piękne stwierdzenie, kompensacja przyrodnicza. Wspaniale. To, co się niszczy, czy to, co się planuje zniszczyć, trzeba przenieść w inne miejsce. Ale w tych dyskusjach toczących się nad drugim etapem obwodnicy Lubska nigdy nie usłyszałem od grona wybitnych fachowców pojęcia kompensacja ludzka. Gdzie przenieść? Co zrobić z ludźmi, którzy są niszczeni, których domostwa, dobytek jest systematycznie niszczony przez ciężki ruch drogowy w centrum miasta? Kompensacja ludzka. Prowadźmy to pojęcie również do dyskusji nad drugim etapem obwodnicy naszego miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten głos. Proszę bardzo. Nazwisko Gabriel Krysiak, jestem sołtysem Białkowa.
I proszę Państwa, dla mnie jest naprawdę niezrozumiałe, dlaczego przy projektowaniu obwodnicy miasta Lubska rozdzieliliście ją na dwie takie nowe budowy. Dla mnie to jest jedno, powinno być jedno. Jeżeli budujemy obwodnicę, to powinno być wszystkie ustalenia i tak dalej, całej obwodnicy. Nie jedna, druga, trzecia, czwarta, może jeszcze w końcu ktoś jeszcze dwie jakieś projekty znajdzie, bo będzie następny dyrektor, czy tam ktoś inny, no nie wiem, ja też na tym nie znam. Ale ludzie, którzy słuchają, widzą, co się dzieje, to zachodzą w głowę. Kto nami rządzi? Urzędnicy? Czy jacyś ludzie, którzy no, nie są kompetentni? No bo tak wybudować obwodnicę, połowę obwodnicy wybudować i zostawić resztę i zaczynać teraz rozmawiać z ekologami, czy możemy dalej się budować, czy nie możemy dalej budować, a reszta ludzi, no to jak to jest? To tak samo jakbyśmy budowali w tej chwili ścieki, połowę byśmy wybudowali, a resztę nie. No to jak? Co to jest? Dla mnie to jest niezrozumiałe. Po drugie, powinna być też dzisiaj, powinna padnąć data, kiedy będzie zakończona budowa tej drugiej obwodnicy. A tu nie ma nic. Na ten temat ja tu nie słyszałem ani słowa. Bo znów ktoś coś wymyśli, że a, nie ma tego, nie ma tamtego. A ludzie na wsi śmieją się z tego wszystkiego. Bo mówią, no jak to tak jest? Jak to tak można robić? Ja tylko powiem jedno. Droga, moja droga z Białkowa do Budziechowa, to jest najgorsza droga w województwie, powiatowa droga, najgorsza droga w województwie. Tam zapraszam Państwu wszystkich, żebyście przejechali tą drogą. Zobaczycie, jak w jaką szybkością znaki popostawione 15 km na godzinę jedzie. No to przed wojną tak jeździli, mogli kurczę wodami szybciej. Jak dzisiaj znak postawić, no najlepsze jest dla urzędnika najlepiej jest postawić znak z głową. Tak samo i tutaj. Powinno dzisiaj padnąć tutaj, kiedy będzie zaczynana ta druga budowa tej obwodnicy i kiedy będzie skończona. Wtedy będziemy mogli rozmawiać. A tak dzisiaj tutaj no, jest dosyć dużo ludzi i wyjdą stąd i powiedzą, no cztery jest warianty. No jedni są za pierwszym, drudzy są za drugim, trzeci za trzecim, ale obwodnicy dalej nie będzie. Dziękuję. Obwodnica została podzielona na dwa etapy tylko dlatego, że była możliwość pozyskania środków z programu Interreg 3A. Chodziło o to, że aby wykazać transgraniczność, wzięliśmy pod uwagę ciąg Zielona Góra, Lubsko, Korsk, Korpus. I tylko pod tym warunkiem udało nam się dostać pieniądze z tego programu. Oczywiście program w ramach funduszy unijnych. Dzisiaj wiemy, że inwestycje drogowe, proszę Państwa, są bardzo kosztowne. Wszyscy o tym wiemy. I ta procedura, którą dzisiaj przechodzimy, jest po to, ażeby pozyskać pieniądze unijne. Bo dużo łatwiej buduje się za własne środki. Natomiast inwestycje tego typu, niestety, ale muszą być dofinansowane, bo nie stać nas na to, województwo nie jest aż tak bogate, ażeby wybudować kilkanaście obwodnic, które w tej chwili są w projektowaniu ze środków własnych. Niestety Komisja Europejska, jak Państwo wiecie, wymagania ma bardzo wysokie i po to jest ta cała procedura, ażeby na etapie realizacji inwestycji, tak jak już wcześniej Pan Dyrektor zauważył, nikt nie zatrzymał nam budowy. Musimy jeszcze cierpliwie poczekać do zakończenia procedury wydania decyzji środowiskowej. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej na pierwszy wariant, bo o taki nam chodzi, będziemy musieli zaktualizować pozwolenie na budowę. To może potrwać około 12 miesięcy. W planie inwestycyjnym Zarządu Dróg Wojewódzkich obwodnica jest zapisana z pierwszymi pieniędzmi na rok 2014. I w roku 2014, jak wszyscy wiemy, zaczyna się nowe finansowanie z puli pieniędzy unijnych 14-20.
Obwodnica Lubska jest zapisana właśnie w pierwszym etapie tego finansowania, czyli od roku 14. Muszę zauważyć, że wszystko wskazuje na to, że z początkiem 14 nie będzie to realne. Ale w końcówce 14 możemy liczyć na to, że rozpocznie się finansowanie, zaczną być podpisywane umowy na dofinansowanie i 15 rok to powinien być tym rokiem, kiedy ta inwestycja powinna ruszyć. Pod warunkiem, że dostaniemy decyzję środowiskową na wariant pierwszy. Te projekty tej budowy obwodnicy już były dawno. W międzyczasie pojawiła się Natura 2000, która weszła na ten teren. I niestety musimy teraz procedować według tego przepisu. I to jest właśnie główny problem, który musimy spełnić. Dlatego stare plany, jakie były, to były wybudowane, już była wybudowana, ale jeżeli nie jest wybudowana, niestety obowiązuje nowe prawo. I według prawa, tego prawa musimy przestrzegać bezwzględnie. Proszę bardzo. Chciałem jak gdyby przejść do meritum, bo w zasadzie jest jak gdyby na podstawie tych wariantów no jedno pewne. Jeżeli będzie to wariant 4 czy tam 4A i 5, to praktycznie one, przepraszam, trzeci, to nie wejdą do realizacji, bo dofinansowanie w ogóle nie wchodzi we wpływ, jeżeli chodzi o taki współczynnik, który pan tam nam przedstawił. Jeżeli chodzi o wariant pierwszy i drugi, to no, dla mnie może nie do końca jasne jest, czy pierwszy czy drugi jest lepszy, natomiast jedno jest pewne. Padło tutaj słowo kompensaty w stosunku do strat. I myślę, że nad tym powinniśmy w tej chwili rozmawiać. Przede wszystkim pytanie do pani dyrektora, czy ten wariant z tym wykluczonym, czy przedstawiony przez tutaj przedstawiciela firmy projektującej w uzgodnieniu z Urzędem Miasta dopuszcza w ogóle możliwość, że ta inwestycja w tym wariancie będzie przyjęta. To pytanie do pana, ale później miałbym jeszcze następne. Czy wariant pierwszy jest dopuszczany? Przy tej kompensacie, która została przedstawiona... Oczywiście wszystkie warianty będą analizowane. No, ale wiadomo, że warianty czwarty, powiedzmy 4A i trzeci z punktu widzenia ekonomicznego i w zasadzie jakichś uzasadnień społecznych, czy powiedzmy transportowych, prawie jasne. Nie wchodzi w rachunek. Powiem panu tak, że po spotkaniu dzisiejszym zostanie podjęta naprawdę rozsądna decyzja. Proszę nam wierzyć, że... I na taką liczymy, panie. I na taką liczycie. I na pewno możecie na taką liczyć, bo my jesteśmy też normalnymi ludźmi. Proszę o tym. Normalnymi ludźmi, którzy bierzemy wszystkie uwarunkowania. I nie będziemy zawracać rzeki do góry. Naprawdę to proszę w to wierzyć. My po to spotkaniu musimy przeanalizować. Jeżeli szukamy, to szukamy uzasadnienia do najbardziej racjonalnego wariantu, tak panu odpowiem. Uzasadnienia do najbardziej racjonalnego wariantu. A dzisiaj nie mogę w tej chwili powiedzieć, który wariant zostanie wybrany, bo ja po przeanalizowaniu tego wszystkiego jeszcze raz się na tym zespołem pochylę i podejmiemy najbardziej rozsądną decyzję. Na pewno będziecie państwo zadowoleni. Jeszcze jedno, co chciałem powiedzieć, bo pewnych rzeczy nie widać z daleka. Ja jestem mieszkańcem Białkowa i wiem, że my nazywamy to parkiem, nie łękiem, bo tamtędy przyjeżdżamy również do Lubska, bo tam jest droga lepsza niż ta, którą mamy do przez Budzieków do Lubska. Tam jeździ również ciężki sprzęt i inne rzeczy. Tego nie widzi ekolog, który pojawia się tam raz na parę lat. Ani no, pan ze swojego stanowiska, z racji tego, że siedzi dosyć daleko, o co nie mam pretensji, no ale takie są uwarunkowania. Jeżeli tam po prostu nie będzie obwodnicy, nie będzie drogi zrealizowanej przez Budzieków, to tamtędy dalej będą się poruszały sprzęty, które jeździć tamtędy nie powinny. I co jakiś czas, w zeszłym roku dwukrotnie, w poprzednim latach również ta droga była tam modernizowana, naprawiana, ona jest rozjeżdżana przez ciężki sprzęt właśnie dlatego, że po prostu to jest no, najlepsza droga w tej chwili i tego to również powinniście wziąć pod uwagę, że jak długo nie będzie obwodnicy, jak długo nie będą zrealizowane inne drogi, to wtedy ludzie sobie będą po prostu drogę skracali do Lubska. Dziękuję. Oczywiście mieszkaniec Białkowa. Chciałem potwierdzić, jakie utrudnienia są ze względu na brak obwodnicy tego drugiego etapu, ponieważ każdorazowo, każdego dnia kilka razy się jeździ do Jasienia, do Lubska,
i po prostu jadąc tą drogą napotkałem na różne przeszkody, dziury, wyrwy i po prostu przy budowie obwodnicy Jasienia jeździł ciężki sprzęt i rozjeździł tą drogę jeszcze bardziej. Nie wiem, czy to jest celowo blokowanie budowy tego drugiego etapu, żeby warsztaty w Białkowie w Lubisku miały więcej klientów przez przejazd tą drogą, ponieważ tyle tam już osób uszkodziło swoje samochody. Po prostu gdzie jest ekologia, gdzie są ekolodzy, gdy już ta droga jest czarna od oleju z rozbitych misek olejowych samochodów. Niech tam, trzeba tam zwrócić uwagę na to i po prostu patrzeć też na naszych gości z zagranicy, jak oni wykorzystują pomysły na budowy, omijanie takich przeszkód jak ten park w Lubsku, na drodze do Lubska. Przecież są budowane różne mosty, czy tunele, czy dla zwierząt pod drogą przeloty, przejazdy. Można też oczywiście przenieść te zielone tereny, które będą na budowie tej obwodnicy w inne miejsce, tak jak to było przedstawione. Przecież to są proste pomysły do wykonania i na Zachodzie takie rzeczy się robi. Mamy ten park z Białkowa, ten park Pońkowski. Tam mamy Naturę 2000. Dlaczego tego nie pokażemy, skoro tak walczymy o to? Można zrobić przecież ścieżki rekreacyjne, bardzo dużo ludzi chodzi, uprawia tak popularny teraz Nordic Walking. Przecież tam, jak się pojedzie za granicę, czy no choćby do Forst, to można zobaczyć w podobnym parku ławki, porządne, zrobione nawierzchnia, nie mówię o asfalcie, ale przygotowane nawierzchnia dla ludzi, żeby mogli wyjść na spacer, czy spokojnie przejechać rowerem z Białkowa do Lubska. I dlaczego na przykład tego się nie zrobi, skoro tak walczymy o ten park, o tą naturę? Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Następne rzeczy się już robi, szanowni państwo. To nie jest nasza pierwsza decyzja. Widzicie państwo, co się w województwie lubuskim dzieje. Wybudowaliśmy A2, ciągniemy S3, gazociągi i tak dalej. Wszystko jest możliwe przy normalnych znalezieniu rozsądnych tych rozwiązań. I myślę, że też się takie znajdzie. Bo nikt by nie zrobił. Województwo lubuskie jest województwem pięknym, ale jest niezmiernie trudny, bo jest przyrodniczo bardzo bogaty. A została budowana A2, przez cztery natury przechodzi, S3 biegnie też tak samo przez natury. Wszystko jest do zrobienia, szanowni państwo, tylko zgodnie z procedurami. I myślę, że też takie coś będzie. To was zapewnia. No to możecie być spokojni. Ja jestem za obwodnicą, ponieważ mieszkam na ulicy 20-lecia blisko banku w Bekach. Przejeżdżające tiry robią taki wstrząs budynku, że nie idzie posiedzieć w domu. Jest budynek popękany. Mieszkam tam tyle lat, szkoda by mi było się wyprowadzić. Ale dojdzie do tego właśnie, jak tak będzie, że nie będzie obwodnicy. Budynki będą się rozsypywać. Dajcie mi za obwodnicą. Dwoma rękoma się podpisuje pod obwodnicą. Tylko szukamy najlepszego rozwiązania w tych wariantach. Obwodnicę musicie mieć, nas nie przekonujcie o tym. Obwodnica ułatwi wam życie. Tu nie przyjechaliśmy po to, żebyście nie mieli obwodnicy, szanowni państwo. Czyli to była chyba nonsens, żebym ja tu przyjeżdżał i blokował obwodnicę. Ja szukam najlepszego rozwiązania dla tej obwodnicy, żeby nie było problemów finansowych i środowiskowych w przyszłości. Najgorszą rzeczą jest to, co się zdarza. Zresztą pan burmistrz potwierdzi, jeżeli raz coś się na przeproszenie spieprzy, to później całe życie to się ciągnie. Mamy tak zrobić, żeby było po prostu dobrze dla każdej ze stron. I taka jest nasza rola i dlatego z państwem rozmawiamy. Podpisujemy się pod waszą obwodnicą i chcemy być na otwarciu jak najszybciej tej obwodnicy w Lubsku. To was zaręcza. Pracodawców lubskich, naprawdę ta obwodnica jest nam potrzebna. Bo to są ciągi komunikacyjne, to jest nasz rozwój i tak dalej. Tylko, że ja bym zadał państwu takie pytanie. Jak w 90. roku zaczęto tą obwodnicę budować, to nie było tych przepisów, o których pan dyrektor mówił, o ochronie środowiska, takich osób. Jakbyśmy tą obwodnicę za 5 lat wybudowali, dawno byśmy jeździli, wszystko by grało. Ponieważ budujemy już 19 lat, to ja zadaję pytanie.
student, który kończył studia, ma 25 lat i swoją firmę zakłada przez 17 lat, to praktycznie po roku pracy by musiał już odejść na emeryturę. Mało tego, przez te 17 lat ten młody człowiek, inżynier czy magister, stracił swój wigor, bo to są lata, gdzie człowiek jest najbardziej wydajny dla gospodarki, dla wszystkiego. Ja Państwu chcę powiedzieć, że jest jeszcze jeden numer. Budujemy już śmietnisko w Kubaczowie 10 lat, a od 1 stycznia 2014 roku, pan dyrektor pewnie wie o tym, wchodzi tak zwana ustawa śmieciowa, gdzie żeśmy oddali już śmietnisko i tak dalej, i teraz będziemy płacić jako gmina bardzo wysokie kary, zgodnie z tą ustawą. Jak będziemy te kary płacić, to wyjdzie, że śmiecie będą kosztować więcej kilogram jak chleb. Ten system cały, ten ściekowy, na dzisiejszy dzień już słyszałem, że wyjdzie metr sześcienny ścieków 21 zł plus woda, no to będzie 25, ale za 2 lata pójdzie prąd do góry, wszystkie inne usługi, paliwo i tak dalej, czyli wyjdzie metr sześcienny razem z wodą 30 zł. Gdzie miasto, ze względu na tą obwodnicę, którą nie wybudowaliśmy, gdzie huczy i śmierdzą spaliny, zostanie w tym mieście no, trochę rencistów i tych, co nie mają pracy, bo człowiek uzdolniony, mieszkający w Lutsku, który ma jakiś wigor, to ucieknie najprawdopodobniej do Niemiec, ze względu na to, że nawet są otwarte rynki pracy, prawda? No i pytam się, kto za te śmieci, za to wszystko zapłaci przy zarobkach w granicach 1100 zł, no bo takie są. No nad tym by trzeba było się zastanowić, no do tego wyliczę olbrzymie zadłużenie miasta jako gmina, co też ma znaczenie. No proszę Państwa. I na koniec. My też, Panie Dyrektorze, jesteśmy przyrodą. I nie wiem, czy Pan nas przesadzi gdzieś w inne miejsca. No może założymy jeszcze jedną organizację w Lutsku, Stowarzyszenie Ochrony Człowieka, po prostu człowieka. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu bardzo. To są problemy bardzo poważne, ale dzisiaj o nich nie będziemy dyskutować odnośnie tych śmieci, bo nie w takim temacie się zebraliśmy. Natomiast nikt, Szanowni Państwo, naprawdę nie kierujcie tym słuchom, że ktoś Was chce gdzieś przesadzić. Nie taka jest rola tutaj regionalnej dyrekcji, naprawdę nie o to chodzi. Nie? Także no, na pewno nikt tego nie będzie robił. Jesteśmy częścią przyrody musimy i myślę, że rozsądek nas nie opuści. Jeszcze nas nie opuścił do końca. Czy będą jeszcze jakieś nowe uwarunkowania, Szanowni Państwo, bo jeżeli tak można było konkludować powoli, to patrząc na ten, bo już też wpłynęły do nas wnioski na piśmie uwagi do tych dokumentów i naszą rolą jest teraz to wszystko przeanalizować, wszystkie uwarunkowania wziąć pod uwagę i podjąć ostateczną decyzję. I niestety tą decyzję w najbliższym czasie podejmę, to Państwu gwarantuję, bo taka jest moja rola, żeby ją podjąć i tej decyzji bronić. Czy będziecie Państwo jeszcze mieć jakieś pytania? To wiecie Państwo, to nie ode mnie będzie zależało. Ode mnie będzie zależało to, co jest, czyli wydać jak najszybciej, najbardziej rozsądną decyzję środowiskową, która będzie wszystkich łączyć, a nie dzielić wokół tej budowy. Natomiast to nie ma wpływu na środki finansowe i tak dalej, co się później z tym będzie działo. Natomiast to, co będzie do mnie należało, zostanie na pewno w najbliższym czasie bardzo sprawnie podjęte. Jako się dwiema ramionami jest spięty. I pytać od początku, jak zaczęła się budowa tej obwodnicy, czy ta była już podrzucona? Na pewno nie. I ten, co podobnie kwiatki tam jakieś znalazł i już porzucili. Tego nie można było robić, trzeba było przyprowadzić tego gościa, żeby pokazał te kwiatki. I w tym miejscu przecież tych kwiatków nie ma.
To jest jedno. Po drugie, ta obwodnica połączy z Jasieniem i to już nie będzie się nazywać obwodnica, tylko droga szybkiego przejazdu. I dla tych właśnie tiru. I wy nic nie rozumiecie. Naród nie szanuje się. I państwo w państwie żyje po prostu. Jak tak można nie szanować ludzi? Czy to już koniec świata? Bezrobocie po ludzku to jest jedno. Kolej rozbroili. Ulicę zrobili to. Wszystko rozwala się, a nic nie czynicie tak, jak powinno. Ja nie rozumiem. Dziękuję bardzo. I pozwolicie, że ja bym powoli konkludował i byśmy kończyli tą rozprawę, bo też szanuję Państwa czas. Szanowni Państwo, powiem tak, wysłuchaliśmy uwag. Jest to jedna z procedur ustawowych, która daje możliwość zapoznania się Państwa z materiałami. To dała nowa ustawa. Kiedyś podejmowało się ustawy w ogóle słuchania społeczeństwa. W tej chwili społeczeństwo ma udział w tym, co jest robione. Proszę pamiętać, że to sprawa regionalna dyrekcja zajmuje się od półtora roku dopiero. My 3 lata jesteśmy instytucją, która te zadania wykonuje. Ja Państwu chciałem bardzo serdecznie podziękować. Wszystkie Państwa głosy zostały zaprotokołowane i nagrane tu. Na pewno są to argumenty, które nie będą osłabiać, a będą wręcz wzmacniać podjęcie decyzji co do określonego wariantu. I proszę mi wierzyć, że w ustawowym czasie, bo są określone przepisy, które musimy przestrzegać, taka decyzja zostanie podjęta i zostanie taka decyzja wydana. Ja Państwu chciałem bardzo serdecznie podziękować za to wszystko, co dzisiaj żeście tu zgłosili. W ogóle chciałem Państwu podziękować za udział w tym spotkaniu. Dlatego to spotkanie też przeświadcza, że jesteście Państwo zdeterminowani i czekacie na bardzo rozsądne i szybkie rozwiązania. I tu dzisiaj Wam mogę przysiąść, że te rozwiązania zostaną przez Regionalną Dyrekcję podjęte. I będę trzymał kciuki, żeby jak najszybciej Wasze marzenia się w Lubsku ziściły, żeby się domu ulicę mieli. Tego Wam życzę i sobie również tego życzę. Ja tu nieraz bywam z Panem Burmistrzem Bakalarzem, znamy się od lat, bo pracujemy mnóstwo lat na tym terenie. I też na determinację władzy gminy, którzy dzwonią i również poganiają nas. Ale na tym trzeba poganiać, są określone procedury, Szanowni Państwo, które muszę przestrzegać dla bezpieczeństwa i środowiska, ale przede wszystkim ludzi. I pamiętajcie, że jesteśmy częścią Natury 2000 i z naturą da się żyć w województwie i da się wszystko zrobić. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Sprawa była potrzebna i ją zwołałem, żeby zapoznać mieszkańców gminy i miejscowości Lubsko w ogóle z wariantami obwodnicy Lubska. Wysłuchaliśmy wszystkich uwag i spostrzeżeń, które mieszkańcy tu zgłosili i to pozwoli nam podjąć najbardziej racjonalną i rozsądną decyzję, która będzie zawierała te wszystkie elementy, które pozwolą, że wybierzemy najbardziej optymalny wariant dla Lubska.